Cześć, z tej strony Mr. Bobru i witam Was ponownie w grze Mighty Magic 6. Pomimo wielu niepowodzeń, dzięki graczowi, a to właściwie użytkownikowi LPRPG, takiemu Zadrajmerowi z Holandii, który także grywa Mighty Magic, udało mi się wyeliminować problemy z grą. Teraz rozdzielczość będzie jaka będzie, co prawda jakość będzie lepsza, ale w takich grach to nie ma za dużo znaczenia. No i dzięki niemu możemy dalej kontynuować naszą epicką przygodę. Ja co prawda miałem w sumie to save'a, ale to kompletnie się poddałem, ale za to mam teraz inne itemy. Jestem tuż po zamku Goblin Watch. Mam takie same questy jak wtedy, mam taki sam postęp jak ostatnio. Teraz wszystko nas prowadzi do Abandon Temple, które jest tuż zaraz i zaraz tam pójdziemy. Szybko wam powiem co mam. Tutaj zdobyłem taki miecz, Champion Sword. Zdobyłem go w Goblin Watch, to był kompletny farton. Po prostu bije szalony. Jest to ostrze godne naszego Godryka. Oczywiście oni się nazywają tutaj Godryk, Saskia, Marii i Zoltan. Mamy buciki takie stalowe, to całkiem porządne jest. Parcie za naszą uczniczka załapała. Oj, to ja nie zidentyfikowałem. Patrzcie. Precision Bow. Bardzo mocny łuk jak na początek. Crusader Sword. Trochę słabszy od tego, który ma Godryk, ale również dobry. Z tej samej skrzynki wyleciały. Paster dla ozdoby i hełm, który daje spell pointa jednego. Tutaj. By the way, zrobimy coś takiego. Ja zaraz robię cięcie i zacząć mi słuchać, tylko jeszcze was oprowadzę. Ta ma taki młotek trochę mocniejszy. Tutaj mam takie rzeczy. Taka mi zbroja wyleciała ze skrzyni jednej. On go teraz robię pod kije. Ma umiejętność dagger, ale robię go pod kije. I ja teraz robię cięcie i spotkam się za chwilę, ja zacznę mi słychać. Do zobaczenia. Hej. Okej, tak więc zaczynamy. Ja jestem naprawdę podjarany tym, że mogę znowu nagrywać. Mam trzeci level w każdym. Tak swoją drogą. Mam tutaj tuszę zachowaną, bo tuszę dosyć ciężko na początku zdobyć, a jak już nabędę wszystkimi umiejętność ucznictwa, to naprawdę zacznie się ciekawie. Tutaj oprócz goblinów zaczynają wychodzić nowi wrogowie, wyznawcy Ba. Są to dosyć łatwi przeciwnicy, jeżeli chodzi o punkt życia, ale z kolei straszliwie mają chory damage. Szczególnie, o widzicie, już po 14 strzelamy z tego łuku. I zresztą to dystansowcy, o, z tego po 22. Tutaj mam jeszcze umiejętność bardzo fajną, Harm, jest to przepotężny czar. Więc mam teraz trzech takich nukerów, na razie Zoltan jest poszkodowany, ale... Jezus, zapomniałem, tutaj taką zasadzkę one robią, te gobliny. Ja ale zwykle o niej nie pamiętałem. No ale mniejsza o to. Widzicie? Teraz podchodzą. Na razie chyba najmocniejsza jest u nas teraz Saskia. Ona teraz ma i miecz dobry, i łuk dobry. Patrzcie, jak oni śmiesznie ucierają czasami. I oni to zdzierży po prostu, jak oni ucierają tam. No, chodź tu. Oj, cholera, zatrowaliśmy mieszkańca. Przez przypadek. Jeżeli się zatruje mieszkańca, to on w wielkim rage'u, że niechcący dostrzeliśmy strzałą, nie wiadomo po co robić taki hałas, i w ogóle atakuje nas. Jeżeli to zrobimy przy paru mieszkańcach, to w ogóle cała wioska jest przeciwko nam. No ale mniejsza to. No tutaj to taki szycik trochę. Trochę złota i mieczyk początkowy. Tutaj podobnie bardzo. Dobra. Teraz robimy last save przed tym. I wchodzimy. O Jezu, jak tu ciemno. Nie to pyrze. Oj, tutaj będzie dużo trucizny. Trzeba zacząć wychodzić i wchodzić. Żeby one były zawsze z dala od nas. Bo one wracają na swoją pozycję. Dobra, jedno mniej. Widzicie? I bez straty życia. Taka mała taktyka. O, kolejnego mniej. O, w ogóle się nie uaktywniły przez chwilę. No. Szybko. Włączamy oczko.
Tutaj mam aż 3 misje. Dla przypomnienia przypomnę wam je. Przepraszam za powtórzenie. Musimy tutaj Candlebara przynieść. Candelabra. Candlebara. Zawsze mi się jakoś tak kojarzy. Jest to świecznik dla Andovera Podbello w New Sorpital. Musimy zabić królowe pająków i przynieść jej serce dla Buforda T. Elmana w New Sorpital. Oraz dziewczynkę Angelę uratować, odbić i wrócić z nią, wraz z nią do Violetty Dawson w New Sorpital. No takie dosyć typowo RPG-owe questy. A to pokazuje, co można wziąć. Lackpernaut. Tutaj już się zaczną trochę inni wrogowie, niestety. Nie mówię niestety, bo tutaj będzie tak samo jak w Goblin Watch nas truli, tutaj będą zarażali chorobą, tutaj będą nas truli. Na pewno można powiedzieć, że z podrynny. O Jezu, z deszczu podrynne. Ale nie no, tu jest epicka muzyka, muszę to zgłośnić. Trudno, będę mówił trochę głośniej. Dobra, otwieramy pierwszą. I co mamy? Kobry! No ciężko je trafić. Przynajmniej tą. Dobra, jedną mniej. Jeszcze tam cztery przynajmniej są. W pomieszczeniu na lewo, jeju. Dobra, tartyku trzeba. To są zwykłe kobry, jeszcze trochę inne trochę. Ogólnie każdemu, kto gra, radzę zawsze iść najpierw do Goblin Watcha, tam jest zdecydowanie łatwiej. A w dodatku można całkiem dużą kasę wydobyć. Będę musiał się wrócić i przekimać, przynajmniej wyjść stąd. Dobra. Co my tu mamy w pomieszczeniu? Pusto. Walczyliśmy w sumie o nic. Uwaga, tu też coś będzie. Pająci. Aż tu pająci paskudnie wyglądają. Najpaskudniej, jeżeli... biorąc pod uwagę inne części. Takie... bestułowce. O, już. To jednak jest choroba? Nie, poison. Wygląda też sama animacja, a jednak się czymś różni. Oj, nie mam punktów. Bym nawet się uleczył, ale to nam się przyda później. Jak będziemy w głębi jaskini, nie będzie nam się opłacało za bardzo wracać. A teraz możemy spokojnie zaraz wrócić, bo mamy naprawdę niedaleko świątynię. Oj, co ja zrobiłem? O, ładnie. Widzieliście, jak asasyn? Z sufitu spadła. Taki bóg był oczywiście. To nie Minecraft, tutaj nie mogą potwory po ścianie niczym asasyni, albo Spidermani łazić. O, tu jest jakiś King Cobra, trochę mocniejszy wężyk. Nie cechuje się niczym specjalnym, oprócz większą ilością HP, na pewno. To tu się czai. O, kobra. Ja wam powiem, że mam ogromnego fuksa, że trafimy na takie itemy. Naprawdę... O, zbroja płytowa. Dobra, co my tu mamy? O, cholera. A, Candelabra, przepraszam. Ja się zapiszę szybko, bo mnie nieźle hitnęło. Nawet, jak wiecie, aż Godric ma rozbrojenie pułapek, nawet to nie pomogło. To daje jasno nam do zrozumienia, jaka mocna musiała pułapka schronić tą skrzynię. No cóż, idziemy oddać questa na pewno. Jak zwykle nie zaczynamy, ile nagrywanie trwa. Załóżmy, że nagrywamy jakieś 15 minut niecałe. Gdzieś 10 może. O to, dobra, wiem do której mamy czas. A może nawet trochę zeszalejemy. I spróbujemy... Nie, ale całe szaleństwo rzeczywiście. Żebym jeszcze pamiętał, w którym on domku mieszka.
Jak trafię za pierwszym razem, to będzie coś. I to będzie chyba domek. Ten? Tak. Nie. To ten, co serducho chciał. Dobra, to chyba nie po tej stronie w ogóle. A chociaż... A tu przypadkiem to świecznika nie chciał ten mnich z karczmy lub mniszka? Tak. 1000 golda. Przyzwoita cena. Jak za wejście do połowy w sumie tej jaskini. O, tak. Ta też nie... O, zidentyfikowała, skubana. Plate armor będzie już na całkiem niedługo, z tego co pamiętam. Dobra, zwoje są. Zaraz się zidentyfikuję najpierw może, żeby kiszki go za bardzo nie bolały. Pójdziemy uleczyć go do świątyni. No. I już od razu uśmiech na twarzy. Dodatkowo z powodu wielkiej ilości kasy idziemy zakupić zaklęcia, jeszcze nie widzieliście gildii. Jest to dosyć typowe. To nie są takie gildie jak w normalnych grach, że jakiś sterty się tu stoi dziadek, jakiś muzułmanin czy co, z śmieszną brodą, gdzieś z tyłu energia. To takie efekty dosyć. Jeszcze water magic go nauczymy, a jej fire magic. I teraz kupimy zaklęcia. To. Co z water, nic nie będzie? To. Patrzcie, nie ma typowego zaklęcia. Ajej. Dobra, przynajmniej jej nauczymy czegokolwiek. Teraz pójdziemy do ciotki tej. Oj, za bardzo tego. Przyspieszyłem czas. To nie jest przyspieszenie czasu, ja tylko to nazywam. To jest tak właściwie. Fire Resist. Kto to nie ma rękawiczki w ogóle? Dla naszego knajcika damy. O nie, to się nam może przydać, kurde. Oj, wypadłem z wątku, cholera. No niestety. No, zaraz nawiążę ci inny. Dobra. I teraz jeszcze skoczymy do gildii numer 2. A konkretnie o tutaj, o. To jest gildia ciała, umysłu oraz duszy. Nauczymy ją od razu tych... właśnie, body magic. Aż ja mam straszliwe zaniki słownictwa. Nauczymy jej... No dobra, paru czarów. O! To jest jakieś mocniejsze leczenie, z tego co wiem. Więc bardzo chętnie się za nie biorę. Aż 4 zaklęcia kupiliśmy. Nie za dobrze trochę. Yes. Tak, to jest o wiele mocniejsze leczenie chyba. Także to chyba. Dobra, jeszcze idziemy zacząć, możemy potrenować. I wracamy. Chociaż tą córeczkę tej pani uratować, bo to chyba całkiem niedługo będziemy mogli. O, i co tutaj mamy? Myślę, że teraz te rozbrania pułapek nam się przyda. No i walniemy to. Raz, dwa. Tutaj bow, będziemy mogli już eksperta wziąć. Tutaj spirit magic and matkę. A tutaj fire magic merchant, dobra. Odpalamy ponownie oko i ruszamy do Abandoned Temple.
czyli zapomnianej świątyni, o ile mnie nie myli moja pamięć do tego słowa abandoned. Zapomniana świątynia. Zastanawiam się teraz poważnie nad spolszczeniem. Już jedna osoba mi to proponowała. I chyba nawet się skuszę, bo nie tyle, że mi ciężko grać, bo ja tu grę znam bardzo dobrze, ale po prostu mogę za głupie błędy tłumaczeniowe robić i dawać wam głupie powody do śmiechu, bo... Oj... A takowych nie chcę wam dawać, raczej śmiech jest zawsze dobry, ale tutaj akurat to nie jest zabawne, tylko śmieszne to wyzwanie. Zaraz zaczynamy leczyć te drugie leczenie. Nie, według mnie nie ma aż tak dużej różnicy. Ale jeżeli byśmy mieli jakieś tam... W sumie to pewnie jest jakaś różnica na ostatnim poziomie, albo coś w tym stylu. Ale bym chciał, żeby już wszyscy mieli łuki. Tamten odleciał, ale nietoperzów lata. Nie wiem dlaczego, ale nigdy nie nazywam nietoperze. Znaczy, jak widzę prawdziwego nietoperza, no to owszem, mówię nietoperz, ale zawsze w grach mi się kojarzy Wiedźminowy, to jest nietoperze. Oczywiście, kto czytał sagę, na pewno wie, o co mi chodzi. Kto nie czytał, pewnie domyśla się, że to jest jakiś Wiedźminowy żargon. Oj, nie lubię tych... O tych, o właśnie. O Jezus, gdzie my wbiliśmy? Jak się skacze, to chyba trochę szybciej się idzie, ale pewien nie jestem. Ach, gra jest... Patrzcie, jaki to jest soundtrack w tle. Pomyślcie, że ten soundtrack... No nie wiem. Ta gra jest... Ma 13 lat, tak? No 13 rocznikami. Tam nie wiem dokładnie w jakim dniu została wydana, w jakim tam stworzona. Ale ma 13 lat. Tak około. Patrzcie, to jest fajny cave system. No to, patrzcie, w tych nowych grach to... No jest fajny, ale tutaj dorównuje tam spokojnie. O, no. Jak to zrobić? A śmiesznie mi się przechyliła mapa. A jakiś bóg zwykły. Co to? O, nie trafiłem harmem. Ja słabo widzę straszliwie. To jest spowodowane zapewne tym, że moja magia światła, moja magia ognia jest na razie słabo rozbudowana bardzo. Te niebieskie są takie mocniejsze. Zdecydowanie żółte to są zwykłe nietoperze. O, tam pająk jeszcze są na podłodze. Znaczy jeden pająk. Bez wprowadzania zmyła. Dobra, dwa. Żartowałem. O Jezu, no co ty. Dwóch zatrutych, ej. Nienawidzę tego statusu. To jest utrapienie tych początkowych etapów gry. Utrapienie. Ogólnie Mighty Magic 6 jest uważana za najtrudniejszą z tej trójcy, bo to właściwie jest taka trójca. Trójca najfajniejszych gier. Od 1 do 5 Mighty Magic to są takie gry, które są fajne, ale mogą być fajniejsze. Ale to jest save'ne. A z kolei... O, ładnie otworzyliśmy. I łuk mamy. To już wszyscy będą mieli z czego strzelać, jednym słowem. Ale z kolei... Oj, oczko. A to już nie ma many, ja dziwię się, czemu harmy nie lecą.
Znaczy ja teraz będę chyba zapiszę save'a, bo save nie wiem. On czasami po prostu znika, to już są błędy w kompatybilności z listą, mi się wydaje. Tylko i wyłącznie. No ale no niestety tak bywa. Ale. Dobra, przykimam się tu. Ale nic nie poradzimy na to. Ale spróbuję zainstalować to spolszczenie. No zobaczymy, jeżeli będzie fajne. Jeżeli nie jakichś głupich tłumaczeń, typu przetłumaczył Torchlight na światło latarki albo coś takiego, a widziałem takie beznadziejne tłumaczenia. Już nie będę mówił w jakich grach, żeby już nie podrążać co po niektórych spraw. A pająki, spiders! Dobra, złożył się. To niebieskie trzeba za tut. Zaraz będziemy się. Ja zacznę. Czy dowiem się, gdzie mogę dostać ekspertyzę w strzelaniu z łuku. I tam spróbuję ją nabyć dla mojej łuczniczki. W ogóle gracie się w skillach na taki podział. Że są cztery poziomy, jakby jest podstawowy, ekspert, mistrz i arcymistrz. Podstawowy ma się od początku, nie wszyscy mogą być w czymś tam podstawowy, na przykład Mark nie może nosić tarczy i taki tam. Chociaż nie może nosić tarczy. Ekspert jest dostępny praktycznie, jeżeli ktoś może używać podstawowy, to zazwyczaj też może używać ekspertu. Jest to czterech punktów umiejętności, czyli tyle ile ja mam w łuku. Ekspert, no to takie jest pierwsze rozbudowanie, poważniejsze. Następnie jest mistrz. Mistrz już jest dla niektórych. Niektórzy, na przykład chyba rycerz może być mistrzem tarczy, ale arcymistrzem już nie może. No tak bywa. Jest on od 7 punktów i jest jeszcze arcymistrz, czyli 10 punktów. Przepraszam, że się mylę dawnej gram, ale tak mi się właśnie wydaje. Wręcz bym powiedział, że jestem pewny. Już nie mówię, bo pewny nie jestem. Znaczy, tak mi się wydaje. Takie moje przeczucie. Po paru latach gry. Tak, hazard właśnie jest. I arcymistrzowski jest naprawdę dla wybranych. Przed łuku arcymistrzem może być. O, widzicie? Angela Dawson, The Shield. No i teraz mamy ją, że tak powiem, w drużynie. I teraz. O, tutaj coś będzie, tylko nie pamiętam co. Ja zapiszę sobie. I teraz musimy ją odprowadzić. No, to myślę, że to nie jest z tym większego problemu. Tutaj będą szczury, tak? Nic? Nie ma? Nie trzeba uważać, bo z tego co pamiętam tutaj to może być. Można się zatruć łatwo. Czy coś tam. Właśnie, byłem pewien, że coś takiego jest. Pozwólcie, że wczytam grę. Chyba gdzieś jest pułapka tutaj. Nie wiem dokładnie jak działa, zaraz się dowiemy prawdopodobnie. Jak to działa, to chyba. Chyba trzeba jakoś stanąć tak śmiesznie. To wypada z góry coś na nas albo. Czekajcie, spróbuję. Czekajcie, spróbuję tego z boku. No nic się spada. Tutaj nic nie ma, całe szczęście. Dobrze, że zapisałem. Teraz też gwoli ciekawostek. Łódź talisman fajnowski. O, patrzcie, ona nam zabiera też cash. Dziewczynka niezbyt chętnie chce wracać nawet do tej swojej mamy. Tak wyrwałem z kontekstu. To się nie przyda, to zaraz się zidentyfikuje, to na sprzedaż. Dobra. Pozwólcie, że ja znowu save'nę. I nie wiem, czy nie kończę tego odcinka. Wiem, że to trochę dziwny rozkład, ale myślę, że niedużo zostało, tak to można to spokojnie dokończyć teraz.
Tu zostało sprawdzę sporo wrogów jeszcze, ale już nieduże podziemie. Więc ja się trochę pośpieszę bardziej. A z kolei będę... Znaczy będę się... O Jezus, nietoperze. A, nie lubię z harma nie trafiać. Dać mocny skill. Nie trafię niestety, to jest... grzech. Bardziej spokojnie. Sokerci. Tu teraz będzie dużo takich pająków rozbudowanych bardziej. O ile mnie pamięć się myli. Czyli teraz już będą takie mocniejsze rodzaje. Ale pająki ogólnie nie są mocne. Wydaje bardzo mocno trują i mają trochę więcej życia niż takie nietoperze czy coś. No przed chwilą zatruły Zoltana ponownie, który już jest zatruł... O, zatruł też kapłankę. Czemu by nie? Nie zatruły jeszcze... Jeszcze nikt nie zatruwa tej, ponieważ ona teraz ma rękawicę taką, która ma Poison Resista. I to chyba całkiem niezłe jest, jeżeli nie zatruwa ją, jej nic. Czekajcie, teraz by się przydało ktoś uleczyć. Tym kimś będzie... Uj, coś większego idzie. Nie pamiętam, jak to się nazywa, ta z królowa pająków? Jezus Chryste. Jakie to duże. Zaraz wam powiem, jak to się nazywa. Nie, huge spider, czyli duży pająk. Jezus, gdzie ja wlazłem? Nie bij. Ależ hita. Bestyja. O. Teraz już będzie miała dość. Już ma dość. Nie. A może i ma. Dobra. Kolejny save. I przekimamy się zaraz. Tylko odejdziemy trochę stąd. I spokojnie się prześpimy całą noc. Jeszcze wizard tej. I ruszamy dalej. No nie wiedziałem, że Abandoned Temple można sprowadzić w jednym odcinku. O Jezu, nienawidzę tych czerwonych nietoperzy. No niestety, one są straszliwie mocne. Gary move out, keep me out the way. O Boże. Aż to są ściany takie... shitowe. O Jezus, jaki hit. No i Zoltana już mamy. Minus jeden, że tak powiem. Dobra, uleczony. Ważne, żeby był darkowater zawsze jakiś. Naprawdę jest bardzo ciepska widoczność. Ja nie widzę. Tyler się gdzieś ucieka. Ach, znowu się ten fajny kawałek w muzyce trafił. Taki... No. Ładnie. O, też taki fajny pierścień. Pierścień. Przepraszam. Ojeju, słowa brakuje. Help. Miecz, miecz. Sword. 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 Wiem, że dużo osób mówi sword, a to jest mylne, bo to sword się mówi. Tak mi się przynajmniej wydaje, że sword się mówi. Bo to staci dzikie. Mi się zawsze każe. Gdzieś wtedy w LOLu, Sword of Occult, a to jest Sword of Occult. Occult, nie wiem, czy Occult, czy coś inaczej to było. To jest też niedy się wymandrzał. Ja nie wiem dokładnie, jaka jest nazwa. O Boże. Jeszcze zgasło mi światło. O, tu mamy lepszy czar na Zoltanie, nawet nie pamiętałem, szczerze powiedziawszy. Ale nie mam many, to w sumie... Teraz nie o tym mówić, jak jeszcze raz zrobi statu Cobber. Cobber? Cobber? Jak to się mówi? Cobber chyba. Cobber. Cobber. Help! Ładnie. Zdekapitowała tu.
O Jezu, są trzy we ścianie. Aj, piją. Oj, to może śmierć stronciel dostał krombosa którejś kobry. Nasz Zoltan. Nie, no nie bijcie, no. Ten król kobry nas dalej goni. Tak, goni. Ile ma życia? Ej, stój. No. Dobrze, że zatruł te... Ma szczęście, że zatruł tego, co już był zatruty, bo to było nie fair. Zero fair play, uparcie. Ja pauzę włączyłem, a ten nie zatrował. Dobra, nie ma co gadać za dużo. Czas dekapitować wrogów. Dobra. Teraz jeszcze jedno truchełko kobry. I zrobimy sobie zaraz buciki z gadzie z tłuchy. Nie wiem co ja gadam, ale coś gadam. O, kobra next padła. I jeszcze jedna. Jezus. No zabije mi kogoś, jestem pewien. Nie. Szty. Możemy jeszcze uleczyć? Nie mamy już spell pointów. Ale mamy miksturę, jestem pewien. Tak. To będzie przynajmniej parę leczeń. Plus. Dobra. O Boże, co tu się dzieje? Mówiłem, nieduża arena. Jeden wrogów to jest... Oj, i ciut, ciut. O shit, z naszego tego odcisnął jak on. Ludryka. Nieładnie, nieładnie. Kombos sprzedany. Achievement? Sprzedaj kombosa dobrze. Super. Kto takie zwierzęta wpuszcza do takiej jaskini? Czy mogą lubić motylki albo... Nie, ale fajnie, tak z... Prawdę mówiąc, to bardzo się cieszę, że jest jakieś rozmaicanie wrogów, a nie tylko ciągle jakieś dubliny jedne. Tylko, że jeden goblin jest różowy, drugi czerwony, a piąty fioletowy w zielone paski. To by nie było fajne. No, tutaj możemy już się przekimać, ale ja jeszcze save'nę. I... kimamy. Oj, nie, nie, nie. Ale się załatwiłem, muszę wracać. Trochę złe przyciski nacisnę. Fuck. Nie, pozwólcie, że ja trochę cięcie spotkam się na miejscu za chwilę, bo to naprawdę stratę czasu, a materiał i tak będzie długi. Ja tylko skoczę do świątyni i zaraz wrócę. Tak więc do zobaczenia za chwilę. Okej, znowu w podziemiach Abandoned Temple z pojedynczymi, z rozpędnymi wrogami. Przychodzi mi wykonać ostatnią misję w tej lokacji, a konkretnie serce królowy pająków. Co prawda nie jest łatwe i coś do mnie idzie. O, pająki. O, to nowy czar tego naszego Zoltana. Takie AOE małe. No, padaj. Spróbuj mi coś zatruć, skubając mały. Dobra. Już dochodzimy do celu. Bez przejażeń, proszę. Dobra. Kolejnego dekapitujemy. O Jezu, to nie pajęczek. O Jezu, oczywiście muszę nam zatruć czegoś. Bo jakby to inaczej mogło wyglądać. Safe, szybki. Jeszcze jeden heal. Ale tu tych kobry jest.
ładnie teraz, bo ten nasz mag ma teraz taki element zatrzymania. On może zatrzymać cały tabun se, kiedy chce. Oj, kolejny zatrut. Znowu ci dwaj. Trzeba będzie podbudować protection na resist na truciznę. Koniecznie. Hatu. A co tam jest? Na lewo, bo już nie pamiętam. O Boże, nawet to zatruli. Ciężkie przeżycia w tej jaskini. Jezus, szatan. Dzisiaj jaki kombos sprzedajemy? Hatu. Ogólnie nie myślę, że my nie możemy iść do innych miast, bo to możemy, ale to jest po prostu kompletnie bez sensu, bo tutaj zdobywamy wszystko, co nam jest potrzebne. Czyli początkowo... Oj, tam mamy jakąś jeszcze gorszą. Jezus, sami się wpakowaliśmy. Gdzie ich tam jest? Macie jakiś koniec? Tak nieładnie ten wychodzić. O, cała drużyna zatruta. Czemu by nie? Jezus, huge pająk. No widzicie? Pomyślcie, jakbyśmy tu od razu poszli. Bez jeszcze dobrych broni i tak dalej. Teraz do Goblin Watch. Jezu, szatan za nami. Szatański pająk. Dobra. Teraz ja nie wiem, jak zdejmiem delikwenta. Większy być nie mogłeś? Uch, dobrze, wtedy trafił. Gdzie tędy? Gdzie on jest? Aż on się wyłania z braku. Tak jest zbudowany niestety. Że słabo go widać, bardzo. Ale fuks. Nie wiem po co zbieram, ale czasami przy takich truchłach możemy znaleźć jakieś nieduże przedmioty, nie? A w sumie dużo też możemy chyba, ale pewnie nie jestem, ale wiem, że mam pewne amulety i pierścionki. Doświadczenie takie, że z rata mi wyleciał jakiś pierścion. Także w tym let's playu. Tak to miałem mnóstwo takich sytuacji. Co leci na nas? Jezu. Po co healować, wszyscy jesteście podtruci? Trzeba było nie jeść w tej samej karczmie. O shit. Jeszcze przydramy? Trzeba się gdzieś pójść przekimać, no. No proszę. Jezu. Idziemy się przekimać. Bo naprawdę nasza drużyna wymaga odpoczynku. Co prawda wszyscy będą mieli mało HP, ale jednak co, cztery głowy to nie jedna. No, mogłoby mi się już włączyć, że mogę spać. No, proszę. W sumie co 5 dłów, bo jeszcze mam tu małą dziewczynkę, ale jej nie liczę, bo ona jest brzydka. Nie, przepraszam, to brutalne trochę. Nie, po prostu, no, ona nie należy do drużyny. No, jeszcze tutaj wychylamy się. Zielony HP to już dużo. Tutaj to nie wiem, czy wychylamy tak łatwo, bo ten to... No zdrowia. Co my tu jeszcze mamy z mikstur? Oj. Trochę głupi motyw, że po wypiciu mikstur nie zostają puste butelki, no. Nie wiem, co się z nimi dzieje. Zjadamy je, czy jak, no. Jezus. Teraz czerwona kobra, fuck you! Co to jest, powiedz? Królowa kobra.
Nice. Ale dostała. Oj. Oh shit. Ona chyba ma instant poison. Że czy oni dartnie to zapoizonuje się. Przynajmniej tak to wygląda. Po tym pierwszym ciosie. Po dwóch ciosach. Oj, nie mam many na leczenie. Możemy chociaż zacząć, ile ona ma życia. Już mało. Szybko. Dobra. Dobra. Rozumiem. Fuck, 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 fuck. Dobra, robię ryzykowny save, ale już na tym starym. Jeszcze zrobię watcha save'u. Save'ie. To nie jest ten mój pierwszy save, po prostu ten samo nazwałem, żeby nie było, że to gdzieś próbowałem robić manewry. W żadnym wypadku. Ja bardzo chętnie nagram tą serię. O, tak jak myślałem, wracamy do wczytania i chyba uciekam od tej kobry. Ale ja dedam często. Ale za chaotycznie gram. Szybko. No proszę, traf tą kobrę. Bądź facet, Godryk. O Jezu. No, jeszcze raz. Ściona. Dobra. Dobra, jest stop. Nie można się ruszać. Ona już ma mało życia. Jest. Dobra. Ci mamy, choć możemy. Dobra. Save'ujemy i lecimy dalej. Oj, odcinek już naprawdę długo trwa, myślę, że sporo, ponad pół godziny. Teraz zresztą wyszedł ten z Goblin Watchem. No cóż, mogę powiedzieć. Jakoś ten wyszło. No, ale to mój problem już i o uploadowanie na YouTube'a moje tarczy, więc... Wam tylko pozostaje cierpliwość w oglądaniu. Jako jedyne zadanie. No, już nie sraj. Tutaj coś leży na górze, z tego co pamiętam. Jezu, tam jeszcze są wrogowie. To nie mało. Oh shit. Nie, dobra, kończymy to w następnym odcinku. Za dużo tego. Ja teraz będę wracał. Już w sumie nawet nie pokazywał jak tego, bo następny odcinek zaczniemy świeżo z terenu, czyli stąd. Za dużo po prostu to trwa już o wiele. Mam nadzieję, że rozumiecie. Bardzo dziękuję wam za uwagę oczywiście, bo sporo dzisiaj zrobiliśmy. Ja zaraz zapiszę swojego save'a, żeby się nic nie stało. No i to tyle odnośnie naszej wyprawy do po tą dziewczynkę i po Candelabra, dobrze powiedziałem, dobrze. Następny odcinek będzie Wykradajmy jaj kopr oraz serca królowy pająków. Dziękuję wam za uwagę, do zobaczenia. Hej! Haha, dobra, cześć.